Ci, że Ty dajesz tą łaskę, że dzisiaj możemy tutaj być na tym miejscu, że my dzisiaj, możemy dzisiaj spoglądać, Panie, w niebo, w Twoją obecność. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją obecność tutaj, że Ty chcesz dzisiaj do nas mówić. Ja się modlę, Panie, abyś używał moich ust, tego czasu tutaj, aby każdy z nas mógł wyjść posilony, wzmocniony poprzez Twoją obecność. Dziękuję Ci, że Ty chcesz dzisiaj do nas mówić, że Ty masz słowo dla każdego z nas, że Ty masz słowo dla mnie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz czas, abyśmy tutaj, w Twoim Królestwie mogli dokonywać dzieł, których Ty zaplanowałeś. Poszerzać, wzmacniać. Ojcze, ale to się dzieje przez Twoją łaskę, przez Twoją obecność. Niech Tobie będzie chwała, Panie, za ten czas, za to miejsce, za każdego z nas i za każde serce, które jest gotowe dzisiaj słuchać i brać, Panie, to, co Ty chcesz do nas mówić. Niech Tobie będzie dziękczynienie. Amen. 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 Dziękuję grupie uwielbiającej. Ja prosiłem, aby na sam koniec wybrzmiała ta pieśń. Ona też była śpiewana, jak dobrze pamiętacie, w niedzielę. Dlatego, że ona tak naprawdę jest proklamacją Bożego Słowa. Ona mówi o Bożym Królestwie, o temacie, który chcę dzisiaj kontynuować. Ona zachęca nas, abyśmy wołali, abyśmy wyznawali, abyśmy też widzieli siebie w roli, w uczestnictwie w Bożym Królestwie. I chciałem dzisiaj od razu powiedzieć, że to jest kontynuacja też tematów, które przez ostatnie dwa moje zwiastowania mówiłem. W zasadzie opieram się cały czas na wersecie z Rzymian od 14 do 18, który mówi o Bożym Królestwie. I dzisiejsze słowo będzie kontynuacją, bo wcześniej mówiłem, dla przypomnienia powiem o sprawiedliwości, o pokoju, o sprawiedliwości i radości, a dzisiaj chcę dokończyć o ostatnią cechę charakterystyczną Bożego Królestwa, czyli o pokoju. Ale zanim do tego dojdę, parę słów na temat samego określenia Boże Królestwo. Gdybyśmy mogli wyświetlić już ten werset, Rzymian 14, rozdział 14, od 16 do 18 rozdziału. I on mówi tak, gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, ale lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. I może jeszcze jakieś słowa wyjaśnienia. Będę mówił teraz chwileczkę na temat tego królestwa. Nie chciałbym, żeby to było odebrane za taki teologiczny, suchy wykład jakiejś prawdy biblijnej. Bo co to jest Boże Królestwo? Boże Królestwo to jest idea Bożego działania już tutaj na ziemi. I tak naprawdę Boże Królestwo to jest zaproszenie mnie i Ciebie podczas naszego funkcjonowania tutaj na ziemi do uczestnictwa w nim. I jest to niesamowita łaska, jest to niesamowity zaszczyt, że Bóg, suwerenny Bóg, Stwórca wszystkiego, Pan całej ziemi, przeznaczył też miejsce dla mnie, dla Ciebie, tutaj na ziemi, do budowania Bożego Królestwa. W czasie Starego Przymierza to nie było możliwe. Królestwo, czy drogę do zbawienia dla narodu izraelskiego mogli sprawować tylko ściśle wytypowane osoby. Był to kapłan, był to prorok, król z namaszczenia. Reszta była jak gdyby biernym uczestnictwem, tak? W Nowym Przymierzu każdy z nas jest powołany do kapłaństwa, do tego, aby to królestwo budować na ziemi, bez znaczenia. Oczywiście są różne funkcje w tym królestwie, ale ty i ja, bez wyjątku, każdy wierzący człowiek jest powołany i powiem więcej, jest odpowiedzialny za poszerzenie Bożego Królestwa. To jest
plan połączenia Bożej obecności, która jest stale w niebie, z Bożą obecnością tutaj na ziemi. I Bóg do tego potrzebuje ciebie i mnie. Więc Boże Królestwo rozumiemy, kiedy mówimy o nim tutaj na ziemi, że to nie jest królestwo fizyczne. To nie jest coś politycznego. To nie ma granic, to nie ma narodowości. To jest Boża przestrzeń oddziaływania pośród każdego narodu, pośród każdej nacji ludzi, dlatego że Bóg tak ukochał świat, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, aby miał życie wieczne. Więc rozumiejmy właśnie w ten sposób Boże Królestwo, że to jest czas przeznaczony tutaj na ziemi, aby ludzie mogli być zbawiani, aby liczba świętych mogła być poszerzana, aby ono wykonywało pracę w nas, aby ono wykonywało pracę dla Kościoła. I w zasadzie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i chodził, ja nie wiem, jaki to może być procent, ale uważam, że 30-40% Jego nauczania było na temat Bożego Królestwa tutaj na ziemi. On mówił, jak ono się rozszerza. W wielu, wielu przypowieściach mówił, że Boże Królestwo jest jak perła, jak ciasto, które zostaje drożdżami zainfekowane. W bardzo wielu obrazach przedstawiał ludziom, bo to była nowość, to była nowa przestrzeń oddziaływania Ducha Świętego. I kiedy modlił się ze swoimi uczniami, to modlitwą, którą ich zachęcał, aby wołali do Ojca, było między innymi przyjdź królestwo Twoje. Jezus zaczął naukę na temat Bożego Królestwa i przekazał Tobie i mnie, przekazał Kościołowi poprzez swoich uczniów, abyśmy wołali, abyśmy modlili się, przyjdź Królestwo Twoje, aby standardy, te, które są w niebie, aby realność Bożej obecności, która jest w niebie, mogła funkcjonować tutaj na ziemi. Królestwo Boże w końcu jest duchowe, ale ma też aspekt fizyczny, dlatego że ono dotyka życia mojego, Twojego i każdego, który ma z nim styczność. Życia ludzi tu na ziemi. Nie jest w żadnym razie żadnym zamiennikiem nieba, ale jest, nie wiem, czy dobre użyję słowo, przedsionkiem. Przedsionkiem tego, co możemy sobie wyobrażać i to, co nas będzie dotykało w niebie. Jest istotą rozszerzania Bożego wpływu tutaj na ziemi. Ono ma aspekt, tak jak powiedziałem, teraźniejszy, ale ma też aspekt przyszły. Jest rzeczywistością w dzisiejszym świecie, jest realne dla nas, dla ludzi wierzących. Jezus zapowiadał, ogłaszał, Jezus poszerzał, mówił, w końcu demonstrował, pokazywał, jak działa Boże Królestwo. Poprzez to, że modlił się o ludzi, poprzez to, że je uzdrawiał, to jest zachęcenie dla dzisiejszego Kościoła, dla ciebie i dla mnie, aby pokazywać innym ludziom na świecie, jak działa Boże Królestwo. Że my możemy przyjść, że możemy modlić się, że możemy wzywać Jego imienia, że możemy proklamować Jego Słowo, że możemy ogłaszać uzdrowienie, że możemy ogłaszać uwolnienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Apostoł napisał w tym fragmencie, który żeśmy czytali, też gdzie Go szukać, ale też gdzie nie szukać. Gdyż Boże Królestwo to nie pokarm i napój. To nie pokarm i napój, ale radość, sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. Więc to jest nauka dla nas, na czym my tak naprawdę powinniśmy ogniskować swoją aktywność duchową. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Dlaczego to jest tak napisane, nie pokarm i napój? Dlatego, że na przestrzeni wieków w Kościele, szczególnie w początkowych wiekach, ale niestety też i dzisiaj, my chcemy zawężać oddziaływanie do Bożego Królestwa lub wprowadzać takie, powiedziałbym, ludzkie zasady, według które ono powinno działać. A Bóg mówi, nie da się tego zamknąć. To nie pokarm i napój. To nie jest rzecz, którą można by klasyfikować. Królestwo Boże to obecność Ducha Świętego w nas. To, co drugi brat je, gdzie jest, jak się ubiera, ma naprawdę drugorzędny wpływ. I ja nie mówię, że to jest zupełnie nieważne, ale to będzie wypływać z tego, kim jesteśmy, ale to nie będzie nas czynić tym, kim jesteśmy. Nigdy nie zostaniemy uczynieni poprawnym chrześcijaninem przez to, jak będziemy ubrani, co zjemy albo gdzie pójdziemy. Poprawnym chrześcijaninem
możemy się stać tylko przez oddanie życia Jezusowi Chrystusowi. A każda następna rzecz będzie wypływała ze świadomości, kim jesteśmy. Potwierdzenie nauki Jezusa na temat Bożego Królestwa możemy odnajdywać też w kazaniu na górze. Ja nie będę tego wyświetlał, ale przeczytam, tylko przypomnę w zasadzie rzeczy, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówił do uczniów słowa znane dzisiaj jako kazanie na górze. I on mówił w wersecie 3: szczęśliwi świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Boże. A więc tu mamy naukę, że Królestwo Boże jest dostępne dla każdego, kto jest świadomy swojej nędzy. Ono jest dostępne. W wersecie 4 mówi: szczęśliwi zasmuceni, gdyż doznają pociechy, inaczej radości. A więc radość jest obecna w Królestwie Bożym. W wersecie 6 mówi: szczęśliwi pragnący sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Wreszcie w wersecie 9 mówi: szczęśliwi niosący, udzielający pokój, gdyż będą nazywani synami Bożymi. Ja bym dodał synami, córkami Bożymi. Więc każdy z tych aspektów, to nie jest tylko domena listu do Rzymian, ale kazanie na górze sprowadza się do mówienia, w jakich formach my, ludzie wierzący, będziemy mieli styk czy przestrzeń wypełniającą w Królestwie Bożym. Wreszcie Królestwo Boże jest w stałej opozycji do szatana. Jego królestwo tu na ziemi, czyli królestwo tego świata, jest w opozycji do Bożego Królestwa. I tak naprawdę szatan nie wymyśla nic nowego, tylko wprowadza zamiennik. Kiedy Bóg wprowadza Królestwo Boże, to szatan proklamuje królestwo tego świata. Kiedy Bóg wprowadza światłość, to szatan wprowadza ciemność do życia ludzi. Kiedy Bóg daje życie wieczne poprzez Boże Królestwo, to szatan daje wieczną śmierć. To jest dokładnie odwrotny kierunek, gdzie porusza się Bóg. Kiedy Bóg daje świętość, to szatan wprowadza człowieka w grzech. Kiedy Bóg daje prawdę, to metoda szatana jest zwodniczość. Kiedy Bóg mówi o sprawiedliwości, pokoju, radości, szatan zachęca nas do skupiania się na sprawach tego świata. I tak dalej moglibyśmy wymieniać, że zamiast zbawienie daje zniszczenie, zamiast obecność Jezusa daje obecność demonów, zamiast dary ducha daje czary, magię. Wszystko jakoby podobne, ale dokładnie w drugim kierunku. Dlatego Królestwo Boże prowadzi do życia w radości, w pokoju, a Królestwo tego świata prędzej czy później prowadzi do śmierci. I na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o Królestwo. Królestwo ma, tak jak nazwa sama mówi, ona mi się bardzo podoba, Królestwo ma króla. Tym królem jest Bóg. On ma ceremoniał, ma zależności, Królestwo ma swój majestat. To warto pamiętać. To nie jest jakaś grupowość czy zbiorowość dowolnych ludzi. To Królestwo. Bóg dziś zasiada na tronie. Jezus dziś zasiada na tronie. I warto o tym pamiętać. Doznając zbawienia, wchodzimy w majestat Bożego Królestwa. I ono nie nazywa się państwowość Boża, ona się nie nazywa jakiś regionalizm Boży, ale dokładnie Królestwo, dlatego że tam jest Król. Król, który zasiada na tronie. Więc tyle wprowadzenie, jeżeli chodzi o królestwo, a teraz przypomnę tylko, ostatnio mówiliśmy o radości, bo to jest jedna z cech charakterystycznych. I czytaliśmy tam werset zapisany w liście do Filipian 4:4 i tam było: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A więc Boże Królestwo jest królestwem radości i funkcjonowanie w nim stwarza, że mamy się z czego radować. I to nie jest radość z tego świata, to nie jest radość z chwilowej przyjemności, to nie jest radość z sytuacji, to nie jest radość z tego wszystkiego, co by nas mogło otaczać tutaj, ale to jest radość ze zbawienia. To jest radość z przebaczonych grzechów. I ta radość jest ponadczasowa. Mówiliśmy o tym, że to jak gdyby jest w oddzieleniu od wszelkiej radości, którą tutaj możemy doznawać na ziemi. Dlatego, że Boże Słowo nas uczy, że także i doświadczenia są na naszej drodze.
Ale jednak w tych doświadczeniach możemy doznawać radości. Dlatego, że Duch Święty, który jest w nas, to jest ten sam Duch, który był w Jezusie. I my, funkcjonując w społeczności z Nim, możemy doznawać dokładnie tej samej radości, którą Jezus doznawał. Apostoł Paweł pisze, że zawsze się mamy radować i zawsze się mamy radować w Panu, dlatego że imię Jezusa jest w naszym sercu wyryte. I to jest ten wielki przywilej, który jest naszym zasilaniem takim od wewnątrz, bez znaczenia, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Cechą charakterystyczną, bo ostatnio omawianą, była sprawiedliwość. Sprawiedliwość w Królestwie Bożym. List do Filipian, 3 rozdział, wersety 8-10 mówią tak. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. I tutaj słowa, które przytoczył apostoł Paweł do listu do Filipian, pokazują nam, że istnieją dwie sprawiedliwości. Choć obie mają swoje źródła w Biblii. On pisze, moja sprawiedliwość mierzona normą prawa. Więc ta sprawiedliwość, która jest na świecie, ona jest mierzona normą prawa, tak naprawdę. Dlatego, że sprawiedliwość na świecie mówi, że jeżeli jest wina, to jej musi być kara. Jeżeli są dwie szale wagi, to one się zawsze powinny zrównoważyć w sprawiedliwości tego świata. Jeżeli jest wina i ona ma swój ciężar, to kara, którą człowiek musi ponieść, też ma swój ciężar. I sprawiedliwość tego świata mówi ząb za ząb, oko za oko i tak dalej. Ale sprawiedliwość, którą przyniósł Jezus Chrystus, sprawiedliwość nowego przymierza, mówi co innego. Zawierzenie Chrystusowi. I tam też jest obraz tej wagi. I też jest wina nasza, ale na drugiej szali już nie ma kary, ale jest krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Amen? Amen. Więc na drugiej szali jest krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest sprawiedliwość, którą musimy w sobie przyjąć, aby czuć się usprawiedliwieni, aby czuć się, że dostępujemy Bożego Królestwa. Więc apostoł Paweł pisze, z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Nie poprzez uczynki, ale poprzez wierze w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość, to On udziela, Bóg nam udziela tej sprawiedliwości przez Jezusa, a my ją tylko musimy przyjąć. To nie można wykrzesać z siebie. Tego się nie da wykrzesać z siebie. Sprawiedliwość to taka waluta z nieba, za którą my jesteśmy odkupieni. Odkupione jest nasze życie, aby być w wiecznej społeczności. I kiedy człowiek wprowadza ten element zadośćuczynienia z ciała, to dla Boga tak naprawdę jest wielką obrazą. Dlatego, że to jest tak, jakbyśmy nie uznawali dzieła Jezusa Chrystusa. Oczywiście każdy dobry uczynek ma sens w Królestwie Bożym, ale on będzie, znowu powtórzę się, on będzie wypływał z tego, kim jesteśmy, ale nie stajemy się tym, kim jesteśmy dzięki dobrym uczynkom. Więc te dwie sprawiedliwości, które tutaj apostoł Paweł położył przed oczami, mówią tylko o tym, że sprawiedliwość Jezusa Chrystusa ma sens. Sprawiedliwość z tego świata jest jak gnój. Tak to zostało przetłumaczone. Więc pozwólmy Bogu się usprawiedliwić zupełnie w Chrystusie, nie naszą sprawiedliwością. Bóg od początku przygotował dla nas taki plan zbawienia. I teraz możemy przejść do pokoju, czyli trzecia cecha charakterystyczna Bożego Królestwa tutaj na ziemi. Pokój. Myślę, że to jest taka rzecz, która, albo taki stan, za którym każdy z nas lgnie. I tak naprawdę ludzie na świecie, i to mówię teraz już wszyscy ludzie na świecie, dają bardzo dużo pieniędzy za to, żeby ten pokój osiągnąć.
Oni szukają tego pokoju i próbują go znaleźć za wszelakimi używkami, za wszelakimi miejscami, być może nawet, nie wiem, budują mury, żeby się oddzielić, żeby mieć pokój i bezpieczeństwo i tak dalej. Ale każdy sposób szukania pokoju na ziemi jest krótkotrwały. Tylko Boży pokój, który jest w stanie wypełnić nasze serce, trwa nieskończenie i daje nam tą relację z Bogiem. Ja szukając definicji pokoju, natknąłem się w Wikipedii na taki opis Bożego pokoju, który mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczył. Jak wiecie, Wikipedia to jest normalny, powiedzmy, świecki portal, gdzie można różne definicje sprawdzić. I tam definicja Bożego pokoju została tak zapisana. Boży pokój to uczucie pozwalające na wyciszenie emocji związanych z uświadomieniem sobie, w jakiej sytuacji znajdujemy się przed Bogiem. W wyniku grzechu jesteśmy wrogami Boga. Dzięki wierze w ofiarę Jezusa Chrystusa możemy poczuć ulgę, że mamy z Nim społeczność i należymy do Niego. I tak pomyślałem, no lepiej bym tego nie napisał. Jakby to żywcem wyjęte z Biblii. Ale dokładnie tak jest. Jeżeli Boży pokój jest w gości w naszym sercu, to mamy tą świadomość relacji z Bogiem. A jakkolwiek byśmy szukali tego pokoju tutaj na świecie, to możemy znaleźć zastępcze substancje, które być może wprowadzą jakąś łagodność, być może ukoją jakiś ból, ale zawsze to będzie krótkotrwałe i nigdy nie będzie prowadziło do życia wiecznego. Każdy człowiek, kiedyś to jeden lekarz określił, tak to słyszałem, że w sercu człowieka, wewnątrz człowieka jest przestrzeń, którą jeżeli nie wypełni Boża obecność, to musi wypełnić coś innego, bo człowiek musi mieć tą przestrzeń zapełnioną. I to było takie wytłumaczenie, że jeżeli nie wpuścisz Bożej obecności do swojego serca, to będziesz szukał zamienników, które można tam wprowadzić. To w końcu mogą być przeróżne rzeczy, nawet nie chcę tutaj wymieniać, które dadzą ci ukojenie, ale na chwilę. Ta przestrzeń w takiej psychice czy w sercu człowieka, ona musi być wypełniona. Jeżeli ona jest wypełniona, człowiek jest kompletnie jak gdyby niespokojny. Więc pokój ofiarowany przez Jezusa jest innego rodzaju niż ten, który jest na świecie. On trwa niezależnie od okoliczności, również podczas burz, doświadczeń. Dlatego Biblia mówi wiele razy: nie bój się. Dlatego, że strach jest przeciwnością pokoju. I kiedy Jozue zaczynał swoją służbę i kiedy stawał się przewodnikiem Izraela, to Bóg do niego 7 razy powiedział na początku księgi Jozuego, 7 razy do niego: tylko się nie bój. Tylko się nie bój. Dlatego, że kiedy strach gości w naszym sercu, to on jest taką substancją, która wypiera pokój. Kiedy jest pokój, my nie dopuszczamy strachu. Kto jest dawcą prawdziwego pokoju? Słowa Jezusa zostały zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. A więc Jezus mówi, że pokój mój pokój, to jest coś, co jest niedostępne poza Jezusem. Bóg przygotował, bo Bóg jest Bogiem pokoju, ale dał możliwość uczestniczenia w tym pokoju przez Jezusa Chrystusa. I mówi: mój pokój daję wam, nie taki jak, daję wam go inaczej niż świat. To są słowa, o których mówiłem, że inaczej niż świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Mój pokój daję wam, inny niż na świecie. Źródło, z którego będziemy czerpać, źródło, do którego będziemy się zwracać, to jest nasza odpowiedzialność. Czy będziemy czerpać, pić z pokoju Chrystusowego, czy z tego, co możemy znaleźć jako substytut chwilowy tutaj na świecie. To jest dziedzictwo Jezusa Chrystusa. To są słowa, które
wcześniej w Starym Testamencie one były nieosiągalne dla Bożego ludu. A teraz, kiedy przyszedł Jezus na świat, kiedy zapłacił karę za grzech, kiedy usprawiedliwił mnie, usprawiedliwił ciebie, każdego z nas, kto wierzy, mówi: mój pokój daję wam. Bóg jest Bogiem pokoju, a Jezus Chrystus przyniósł, objawił to imię Boże dla nas. Uczniowie raczej się spodziewali innego rodzaju pokoju. Nawet kiedy przebywali z Nim, to oni mówili: a myśmy myśleli, że przyszedłeś uwolnić Izrael. Oni szukali pokoju, owszem, ale w sposób fizyczny. Oni szukali kogoś, kto stanie się ich królem narodu izraelskiego, kto wyzwoli ich spod panowania Rzymian, który wprowadzi rządy jak gdyby na tym terenie. Ale Jezus nie przyszedł wprowadzić spokój, ale On przyszedł wprowadzić pokój do serc, nie do sytuacji. Ten pokój pełen wiary, odpocznienia i pewności, i odwagi, i mocy jest dostępny dzisiaj dla ciebie i mnie. Można by pomyśleć, że gdybyśmy tylko mieli mniej problemów, albo doświadczali mniej ataków, albo mniej ucisków, to nasz pokój mógłby rosnąć. Ale tak nie jest. Boży pokój zarówno Jezus, jak i apostołowie doświadczali w swojej służbie, chociaż mieli bardzo dużo doświadczeń. Zauważcie, że w zasadzie służba Jezusa Chrystusa i tak samo apostołów po kolei, jakbyśmy to zaczęli analizować, od samego początku nie była nacechowana pokojem wokół nich. To znaczy mówię tutaj o sytuacji. Kiedy Jezus się urodził, to na dzień dobry w Betlejem zabito ileś set, może tysięcy niemowlaków. Tak? Herod kazał wyrżnąć. Kiedy Jezus się urodził, musiał uciekać do Egiptu. W stresie, co się wydarzy. Kiedy prowadził swoją służbę, to w zasadzie on był w nieustannym zagrożeniu, bo cały czas chcieli go zabić. W końcu go ukrzyżowali. Nie inaczej było z apostołami. Kościół przez krótki czas, bo tylko czytamy w Dziejach Apostolskich, że rozwijał się w pokoju, ale generalnie Kościół rozwijał się wśród przeciwności. To nie były idealne sytuacje, to nie były komfortowe sytuacje, to nie były fajne sytuacje. Do dzisiaj, kiedy czytamy czy słyszymy o rozwoju kościołów tam w krajach prześladowanych, to gęsia skórka nam wychodzi na skórę. Ludzie są zabijani, ludzie są mordowani, ale jednak Jezus mówi o sobie: ja jestem księciem pokoju, ja przynoszę ten pokój. Więc on jest możliwy do osiągnięcia, ale on nigdy nie będzie na zewnątrz nas, on będzie w nas. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16:33: powiedziałem wam o tym, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. A więc pokój mieli w Jezusie Chrystusie, ale na świecie będziecie doświadczać ucisku. Ja odniosłem już zwycięstwo. Jezus jest zwycięzcą. On powiedział na krzyżu, że wykonało się, że wszelka wygrana się wykonała. Ale teraz Boże Królestwo, kiedy ono zmierza w kierunku przyjścia Jezusa Chrystusa, kiedy oczekuje Jezusa Chrystusa, tak, musi wykonywać swoją pracę, a wśród tego Bożego Królestwa ty i ja, nasz Kościół i każdy inny Kościół, aby to Królestwo mogło się poszerzać. Pokój też jest, tak jak żeśmy powiedzieli, pokój jest Bożym darem, tak? Z tym się zgodzimy, ale też pokój jest owocem Ducha Świętego. I na początku zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś sprzeczność, przecież Bóg nam już dał ten pokój. Ale wtedy doszła do mnie taka myśl: tak, ten pokój jest nam dany, ale za rozwój tego pokoju w nas jesteśmy odpowiedzialni. Tak jak każdy owoc Ducha Świętego musimy pielęgnować, musimy o niego dbać i on musi wzrastać w nas. Bóg jest dawcą pokoju, ten pokój masz w sobie. Ale wiecie z doświadczenia, że jest wielu chrześcijan, którzy nie mają pokoju. Jest wiele sytuacji, które wprowadza i są sytuacje, że ludzie nie mają pokoju, pomimo że są własnością Jezusa. Dlatego jest wielką odpowiedzialnością naszą, aby dbać o pokój, który w sobie mamy.
Jest to uzależnione od diety, którą stosujemy. Dietetycy mówią, jest takie określenie, że w zasadzie jesteś tym, co jesz. Tak, jak masz niedobrą jakąś tam dietę, no to jakaś tam jest charakterystyka ciała potem. Ale ja myślę, że duchowo to jest bardzo, bardzo trafne określenie, że jesteśmy tym, czym się karmimy. Trudno oczekiwać wzrostu pokoju, trudno oczekiwać wzrostu Bożego owocu w nas, jeżeli gleba w nas albo tym, co się karmimy, jest niesprzyjająca. Jeżeli pokarm z tego świata będziemy czerpać, to trudno, szczególnie w dzisiejszych czasach, wiecie, że od jakiegoś czasu naprawdę na tym świecie są wielkie zawirowania. Trudno mówić o pokoju, jest destabilizacja. Jest jakaś destabilizacja polityczna, ja już nie mówię o pandemii, ale nawet gospodarcza. Ja prowadzę działalność gospodarczą, więc widzę, co się dzieje, naprawdę jest destabilizacja. Nie ma nic pewnego. To, co kiedyś dobrze funkcjonowało, to już dzisiaj nie funkcjonuje. Oczywiście dzisiaj nie ma jeszcze jakiejś tragedii, żebyśmy już odczuwali, że świat się wali. To nie, ale chodzi, że ludzie żyją w niepokoju. Dlatego to, czym się karmimy, skąd bierzemy, no wystarczy włączyć wiadomości i teraz widzimy, tu jest tragedia, tam się palą, tam lasy, tam wulkan wybucha, tutaj samolot, tu coś. I człowiek siedząc nawet w swoim domu, daleko od wszystkiego, czuje niepokój. Dlaczego? Dlatego, że pokarm przychodzi taki. Pokarm przychodzi, a my wydajemy z tego pokarmu owoc. Więc ten duch pokoju, który jest w nas, nie będzie się rozwijał, on będzie przytłamszony. Będą się rozwijać złe emocje. Będą się złe emocje polityczne rozwijać, tak? W polityce tych lubimy, tamtych nie lubimy, tak? Unię Europejską lubimy albo nie lubimy, w zależności. Rozwija się cała gama złych emocji. Czym się karmimy, co bierzemy do swojego wnętrza, tym będziemy potem owocować. Myślę, że to jest ważna uwaga, żebyśmy patrzyli właśnie na naszą dietę. Dieta Bożego Słowa gwarantuje, że owoc Ducha Świętego, który jest w nas, będzie się prawidłowo rozwijał, że będzie miał dobre owocowanie, że będzie dobrze dojrzewał, a z tego owocu będziemy mogli spożywać nie tylko my, ale i całe nasze jestestwo. W psalmie 119 są zapisane takie słowa, to jest psalm 119, 163 do 165 wersetu. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale Twoje prawo kocham. 7 razy dziennie wysławiam Cię za Twoje sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe prawo, czyli słowo inaczej. Nie grozi im żadne potknięcie. Więc głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twoje prawo, którzy czerpią z Twojego prawa, z Twojego słowa. Jaki będzie pokarm, jaki do nas będzie przychodził, takie będziemy owoce. Tu jest, bardzo mi się podoba ten słowo głęboki pokój. Wychodzi na to, że jest zwykły pokój i jest głęboki pokój. Ja myślę, że w życiu chyba tak, że z tego zwykłego pokoju nas łatwo jest wyprowadzić, ale kiedy wchodzimy w ten poziom głębokiego pokoju, to w zasadzie jakakolwiek burza koło nas by się znajdowała, ona nas już nie będzie dotykać, pomimo że będzie blisko nas. W psalmie 91 są takie słowa napisane, choćby u boku Twojego zginęło 1000, po prawicy Twojej, tak? Ale Ciebie to nie dotknie. Czasami nawet to możemy się ubrudzić od tego, co się dzieje na zewnątrz, ale w środku, jeżeli mamy źródło pokoju, to nas to nie dotknie. Więc Boże Słowo będzie wprowadzało nas w pokój i wyciszone emocje, ale też świadomość tego, gdzie zmierzamy, kto stoi po naszej prawej stronie, kto stoi po naszej lewej stronie, w jakim stosunku jesteśmy do Boga i w zasadzie jakakolwiek sytuacja by się wydarzyła, czy nawet, która będzie doświadczała nas w życiu, to my wiemy, kto trzyma rękę nad naszym życiem, kto jest alfą i omegą, kto zaczynał nasze życie i kto decyduje, kiedy ono się skończy. W końcu pokój jest też duchową aktywnością. Ja już kiedyś przeczytałem, ale przytaczałem takie słowa, które napisał Oswald Chambers.
One były już przytaczane przeze mnie na którejś z modlitw, ale chciałem też je przytoczyć, bo one mówią albo uświadamiają nas właśnie o tym, że pokój to nie jest jakiś tam stan letargu, w którym się znajdujemy. I on napisał tak. Tak jak zdrowie jest pokojem fizycznym, a nie biernością, zdrowie jest ideałem aktywności fizycznej. Cnota jest pokojem moralnym, ale nie jest niewinnością. Cnota stanowi ideał aktywności moralnej. Świętość z kolei jest pokojem duchowym, ale świętość nie jest ciszą. To intensywna aktywność duchowa, która wprowadza nas w pokój Boży. Czyli to, żebyśmy się znaleźli blisko Boga w stanie pokoju, to nie jest nic nierobienie i wyłączenie wszystkiego. To jest właśnie nasza aktywność duchowa zmierzająca w Jego kierunku. Ja nie mówię, że to nie może być w ciszy, ale to musi być nasze świadome skierowanie swoich stóp, swoich myśli, swojej modlitwy właśnie w kierunku Pana, który jest Panem Wszechświata. Szukanie, przebywanie w Jego obecności, karmienie się, bycie w społeczności. To są wszystko czynności, które dokonujemy, aby znajdować się bliżej Boga. I wtedy, kiedy to się dzieje, zmierzamy do centrum, do Pana Wszechświata, do skupienia się na Bogu, bo On jest pokojem. Gdy koncentrujemy się na Jego planach, doznajemy głębokiego, Bożego pokoju, pewności, że jesteśmy w miejscu zgodnym z Jego wolą. Chciałem też jeszcze dotknąć takich obszarów, gdzie człowiek wierzący jest odpowiedzialny za rozsiewanie pokoju, albo gdzie powinien doświadczać, w jakich obszarach człowiek wierzący powinien doświadczać pokoju. I pierwszym, podstawowym oczywiście jest pokój z Bogiem. My musimy, jako ludzie wierzący, mieć pokój z Bogiem. To też do tego doprowadza nas to wcześniej, co mówiliśmy o sprawiedliwości. Pokój z Bogiem jest osiągany przez oddanie Mu życia, poprzez doznanie zbawienia, ale to nie wszystko. Wiele chrześcijan, tak jak mówiłem wcześniej, nie doznaje tego pokoju lub doznaje go w niewielkim stopniu. Jezus powiedział w Janie, w Ewangelii Jana, jak możemy to wyświetlić, 17 rozdział, 21 werset. One są bardzo głęboko, długo nad nimi myślałem, ale pragnę, by wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, niech oni w nas będą jedno. Aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I wiecie, dzisiaj na świecie, nawet w Kościele, mówi się bardzo dużo o jedności chrześcijan. O jedności, o szukaniu i tak dalej. I kiedy czytałem parę razy, musiałem przeczytać te słowa, żeby się jak gdyby wgryźć w to, zauważyłem, że Jezus mówi o to, że On jest jedno w Bogu, Bóg jest jedno w Nim, ale oni nie schodzą do poziomu człowieka, tylko to człowiek ma być jedno w Bogu. To znaczy my mamy iść do jedności z Bogiem. Jedność pomiędzy chrześcijanami, takie słowo ekumenia jest bardzo, bardzo, bardzo modne, jest możliwa tylko w Bogu. Ekumenia nie może być równaniem w dół do człowieka. Ekumenia musi być równaniem w górę do Boga. I tylko w Bogu my możemy się spotkać z kimkolwiek innym i powiedzieć, że jesteśmy jedno. Kiedy równamy w dół do człowieka, to zawsze jest kompromis. A kompromis to nie jest jedność z Bogiem. Amen? Amen. Cieszę się, że się z tym zgadzacie, bo było to takie słowo, które bardzo głęboko... Bałem się go nawet powiedzieć, ale myślę, że ono jest prawdą, bo wiele się mówi o jedności, o szukaniu, no to dobrze, no to zapomnijmy o naszych ideałach, to troszkę tutaj się nagnijmy i tak dalej. I jedność ponad wszystko, ale nie o takiej jedności mówi Bóg. Bóg mówi, albo w zasadzie Jezus mówi w tych słowach o jedności w Nim. My musimy wejść w Jezusa, żeby mieć jedność dopiero z innymi. Nie możemy się cofnąć od Boga do tyłu po to, żeby zdobyć jedność z innymi. Nie o takiej jedności Bóg mówi. Więc ekumenia to jest stan w Bogu, a nie
równanie do człowieka. Pokój z samym sobą. To jest też ważny obszar, kiedy Bóg mówi o pokoju. Pokój z samym sobą to pokój od przeszłości i pokój o przyszłość. To są dwa stany, gdzie człowiek może mieć zamieszanie albo wręcz taki niepokój. Co do przyszłości, musimy się z nią rozprawić przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Nie będę już tego powtarzał. Co do przyszłości, bierzemy to ze Słowa Bożego, z wiary, bo poprzez wiarę wiemy, gdzie idziemy, wiemy, do kogo idziemy i wiemy, że będzie to najlepszy moment, kiedy Bóg wybierze, abyśmy tam się znaleźli. W liście do Filipian 4:7 apostoł Paweł pisze tak. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Nasze serca i nasze myśli to jest domena duszy. To jest to miejsce, gdzie właśnie robi się najwięcej zamieszania w nas. Bo duch jest połączony z Duchem Bożym. Ale nasze myśli, one czerpią z różnych źródeł. Nasze myśli właśnie czerpią z ducha, ale czerpią też ze świata. To, co żeśmy się nauczyli, co doznajemy, to, co nam ktoś przekazał, coś mądrego przeczytamy, czy mniej mądrego. I wszystko gdzieś tam w tych myślach jest. Ale tu jest napisane, że pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Jezusie Chrystusie strzegł waszych serc i myśli. Pokój umysłu, który ma oparcie w sobie, przepraszam, w Bogu, to wtedy będziemy mieli pokój z samym sobą. Kolejny obszar pokoju, gdzie musimy też zwracać uwagę, i tutaj sobie napisałem takimi wielkimi literami, że jest to największe wyzwanie dla chrześcijan, jest to pokój z innymi ludźmi. Tak, bo to jest sfera, gdzie oczywiście najwięcej się dzieje. W Mateusza Ewangelii 10:12-13 jest relacja, bo to nie historia, ale to jest relacja, kiedy Jezus wysyłał swoich uczniów na zewnętrzną ewangelizację. Wchodząc do domu, życzcie mu pokoju. Jeśli ten dom okaże się godny, niech wasz pokój stąpi na niego. W przeciwnym razie niech wasz pokój powróci do was. A więc w Duchu Świętym jest możliwe, abyśmy byli nośnikami pokoju. Tam, gdzie idą nasze nogi, tam, gdzie się znajdujemy, mamy obowiązek, wręcz obowiązek wprowadzania Bożego pokoju. Oczywiście ja nie mówię, że to jest łatwe. Nie mówię, że tego zawsze to mi się udaje, ale jest to wyzwanie, które wynika z Bożego Słowa. W Mateusza, już nie będziemy wyświetlać, jest w 5:9 jest napisane szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. To jest skazania na górze. Więc szczęśliwi niosący pokój. Pokój możesz mieć w siebie, w sobie, dla samego siebie, ale mamy go także nieść. Gdzie go mamy nieść? No wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Przede wszystkim w naszym domu, w naszej pracy, w naszej relacji z sąsiadami, w naszej relacji z jakimiś innymi ludźmi z zewnątrz. Ten pokój musi widać. Dlatego powiedziałem na początku, że to Królestwo Boże, te cechy Królestwa, one mają wymiar i duchowy, ale też fizyczny, bo to się musi wylewać z nas. Jeżeli tego pokoju na nas nie widać, no to jest pytanie, co widać. To jest pytanie, co widać. W Duchu Świętym jest możliwe, abyśmy byli nośnikami tego pokoju. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Możemy go rozsiewać, udzielać, roznosić. To my mamy mieć wpływ na świat, ale jeżeli my nie będziemy mieli wpływu na ten świat, to świat będzie miał wpływ na nas. Tam nie ma przestrzeni, tam nie ma ziemi niczyjej. Albo będziemy jako Boży ludzie ekspansywni w niesieniu Królestwa Bożego, albo świat będzie przynosił swoje królestwo do naszego życia. Jest to duża odpowiedzialność być posłannikiem pokoju i jest to duże wyzwanie, tak jak powiedziałem, ale warto o to walczyć. Ale już na pewno trzeba o to się modlić. Nie zawsze być może nam się to udaje, ale wiemy, gdzie mamy się udać. Kiedy czytamy historię Jezusa, kiedy sprawował swoją służbę,
to w zasadzie tylko jest jeden moment, kiedy on się zdenerwował, ale on się zdenerwował w Boży sposób. Wtedy, kiedy był w świątyni i zobaczył, jakie tam jest targowisko próżności, wziął, napisane jest bicz i zaczął tam biegać i okładać to wszystko i wywalać. Ale to jest jedyne miejsce i myślę, że jego zachowanie było zupełnie uzasadnione, dlatego że to było święte wzburzenie, co ludzie zrobili z domu jego ojca. Więc niech nam nie przyjdzie na myśl, że skoro Jezus się zdenerwował, to my możemy teraz codziennie powielać jego zachowanie. To było tak troszkę na boku. Ale przejdźmy już do ostatniego obszaru, gdzie pokój powinien panować w naszym życiu. Pokój nad okolicznościami. I tutaj chciałbym przeczytać wersety, które już były też czytane w niedzielę. To jest historia, kiedy Jezus był w Łodzi. Pamiętacie, ci z was, którzy byli w niedzielę, dostaliśmy piękne obrazy czterech różnych łodzi. Ja przeczytam też z tej samej łodzi, czyli Ewangelia Łukasza 8:23-25. Historię, kiedy Jezus znajdował się w łodzi, ale chcę zwrócić uwagę troszkę na inne elementy, które tutaj widzę. Więc Ewangelia Łukasza 8:23-25. Jest opisane tak. Gdy płynęli, zasnął Jezus. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniła się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do Niego i obudzili Go. Mistrzu, mistrzu, wołali. Giniemy. On, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich. Gdzie wasza wiara? I kiedy próbowałem wyobrazić sobie to, to przypomniał mi się też sytuacja, kiedy płynąłem statkiem na Morzu Bałtyckim i płynęliśmy tam na Bornholm z Kołobrzegu i ktoś tam w obsłudze nie dopilnował na brzegu swoich jakby kompetencji, bo ta burza, która się tam zapowiadała na Bałtyku, była zapowiadana, ale jednak wypuścili ten statek, ten prom. I myśmy popłynęli, tak, nieświadomi. Przez pierwszą godzinę było fajnie, no ale potem się zaczęło. Statek był dość duży, bo to ileś tam samochodów zapakował i słuchajcie, jak się zaczęła burza na tym Bałtyku, tak ja w swoim zasięgu miałem z lewej strony okno i z prawej. Jak tu widziałem wodę, to tu niebo. A potem było na odwrót. Tu była woda i tam niebo. I tak było przez 4 godziny. Wydawało mi się, że nie jestem jakoś tam specjalnie czuły, że dam radę, no ale po godzinie już nie dałem rady i robiłem to, co wszyscy. Nie będę obrazu dalej toczył. Ale to jest stan, w którym sobie nie wyobrażam, żeby spać. A tam jest napisane, że Jezus zasnął podczas burzy. Też płynąłem kiedyś na jeziorze Genezaret, tam dzięki Bogu nie było wtedy burzy, ale wiem, że ta łódź jest taka, bo to te łodzie, które dzisiaj tam z wycieczkami pływają, one są budowane tam na wzór, który wtedy był, więc one są dość spore, mają wysokie burty i tak dalej, to wydaje się taka bezpieczna ta łódź. Nie? I tu jest napisane, że Jezus spał podczas burzy. Ten pokój wewnątrz Jezusa musiał być tak dominujący, że absolutnie nawet fizyczna burza z zewnątrz go nie dotykała. To jest fakt. Ale tu jest też napisane, że on został wyrwany ze snu i skarcił. I to jest takie określenie, które mi się bardzo podoba, dlatego że Jezus, on nie potrzebował zorientować się w sytuacji, on nie potrzebował zastanowić się, jaka teraz jest wola Ojca. On się nie zastanawiał nad... Wyrwany ze snu skarcił, czyli działał w pełnym automacie. I też to mi tak mówi, że kiedy my funkcjonujemy w życiu, my musimy być pewni pewnych zachowań. My musimy wiedzieć, co jest wolą Ojca, co jest atakiem przeciwnika. Nie zastanawiać się, nie analizować, tylko działać w oparciu o to, czym jesteśmy nakarmieni. Zauważcie, on wyrwany ze snu skarcił, tak? Czyli nie było tego momentu takiego, no ale co się dzieje, no to teraz, a gdzie my płyniemy, aha, w tamtą stronę, no to rzeczywiście ta burza nam troszkę przeszkadza, no to musimy tutaj zrobić porządek, tak? I dopiero użył autorytetu. Więc to jest takie zachęcenie dla nas, abyśmy byli pewni tego, gdzie idziemy, co jest wolą Bożą,
co jest jego drogą, a co nie jest. Bo to nie jest tak, że na naszych drogach będą się rzeczy tylko z jego rozdania pojawiały. Diabeł jest aktywny. Póki co jest aktywny. On ma wyrok na sobie śmierci, ale on jest aktywny. I ta burza, ona nie była od Boga. No możemy sobie duchowo tutaj wyobrazić, że tak naprawdę być może diabeł chciał ich utopić w tej łódce, tak? Żeby oni już więcej, gdyby się Jezus utopił, to diabeł by tak zacierał ręce. Mówi, zrobiłby porządek. Ale Jezus wiedział, co ma robić. Jemu wystarczyła sekunda i on wiedział, gdzie jest azymut Bożego działania. Więc Jezus wyrwany ze snu skarcił. Zostawmy to już na boku. Ale on też powiedział, gdzie jest wasza wiara? I dlaczego Jezus spał w tej łodzi podczas tej burzy? Dlatego, że tam byli rybacy, a w zasadzie tam byli uczniowie, którzy mieli jego autorytet. I tak naprawdę to oni mieli skarcić tą burzę. I Jezusa w ogóle by nie trzeba było budzić. On powiedział, gdzie jest wasza wiara? To wyście, w domyśle mówimy, to wyście to mieli wykonać. To wy mieliście skarcić tą burzę. To wy mieliście już dosyć przykładów uzdrowienia, wykonywania cudów i tak dalej. I tak myślę też dla naszego życia, że my musimy mieć odwagę korzystać z autorytetu, który zostawił nam Jezus Chrystus. Musimy mieć wiarę w słowa, które nam zostawił. Musimy mieć wiarę w królestwo, które On zwiastował, a które my mamy dalej poszerzać za pomocą Ducha Świętego. Bo Go mamy w sobie. Tego samego Ducha, który był. Więc Jezus spał w burzy, wyrwany ze snu skarcił, a do uczniów powiedział, gdzie jest wasza wiara? A sytuacja musiała nie być delikatna, dlatego że to byli rybacy. Oni już nie jeden rok pływali po tym jeziorze. Ta łódź się już napełniała. To była rzeczywiście poważna sytuacja. To nie jest tak, że tylko tam zakołysało i oni się wystraszyli, jak na stawie kajakowym w Ustroniu. Ta łódź się już napełniała wodą, więc sytuacja była poważna. Ale rozwiązanie już było w zasięgu uczniów. Oni nie mieli tej wiary, żeby podjąć. Więc pokój ponad okolicznościami wprowadza świadomość, że wiesz, co masz robić, wiesz, gdzie masz iść, wiesz, jakie słowa masz wypowiadać i wiesz, z czego masz czerpać, żeby poprzez autorytet dany nam kreować to, co się ma dziać w rzeczywistości duchowej koło nas i poprzez to też rzeczywistości fizycznej. Więc takim właśnie pokojem obdarza nas dziś Bóg. To nie jest pokój podobny do tego pokoju, który miał Jezus. To jest taki sam pokój. Dlaczego to jest taki sam pokój? Dlatego, że zaczynając czytaliśmy, że Królestwo Boże to jest radość, pokój w Duchu Świętym. A tego samego Ducha Świętego miał Jezus. To jest ten sam Duch Święty, który wzbudził Go z martwych. I to jest ten sam Duch Święty, który był zapowiedziany, kiedy Jezus powiedział, ja muszę odejść, aby On przyszedł w pełni do Bożego Królestwa, aby to Królestwo mogło się manifestować, aby się mogło manifestować przeze mnie, przez Ciebie. To jest ten sam rodzaj pokoju. Więc moim zachęceniem jest do tego, abyśmy poszukiwali tego pokoju w sobie. Tak samo jak mamy wierzyć w sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest w zasadzie faktem. Tam trudno to stopniować, ale pokój Boży to jest coś, co musimy pielęgnować w sobie, co musimy rozwijać w sobie, uczyć się poprzez doświadczenie, aby go udzielać, aby go doświadczać co do swojego życia, ale też aby go doświadczać co do okoliczności, które są wokół nas. A nie idą łatwe czasy. Nie idą czasy, które będą nas rozpieszczać. Nie idą łatwe czasy nawet dla Kościoła. I pomimo, że żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Europie, to jednak presja jest taka, żeby Kościół marginalizować, żeby go wypychać z przestrzeni życiowej. Dlatego tak ważne jest, aby Kościół szedł i manifestował Boże Królestwo. Myślę tutaj o naszym miasteczku, o Polsce. Bo skąd ludzie mają się dowiedzieć, że jest możliwość zbawienia? Że jest możliwość wyjścia z problemów. Skąd ludzie mają się dowiedzieć, że jest możliwość uzdrowienia,
że jest możliwość zmienienia swojego życia właśnie poprzez Boży Kościół, poprzez manifestowanie Bożego Królestwa tutaj na ziemi. W nim dostępujemy pokoju, radości i sprawiedliwości i pomimo, że to są cechy Bożego Królestwa, to muszą być nasze cechy, bo my jesteśmy członkami, bo my jesteśmy tym Bożym Królestwem tutaj na ziemi. Poprzez to, że Jezus uznał, Bóg uznał, że jesteśmy godni, aby Duch Święty w nas zamieszkał, sprawujemy tą posługę rozszerzania tego Bożego Królestwa. Nie żeby wprowadzać jakikolwiek zamiennik, żeby odciągać ludzi, nie wiem, że od nieba, ale wręcz odwrotnie, aby uświadamiać, że tam jest miejsce, tam jest społeczność, tam jest możliwość, którą Bóg przygotował człowiekowi. Tym się chciałem podzielić, do tego was chciałem zachęcić, bo to jest droga dla ciebie, to jest droga dla mnie, to jest droga dla naszego Kościoła i każdego innego Kościoła, który chce rozszerzać Boże Królestwo tutaj na ziemi. Pozwólcie, że na sam koniec chciałem przeczytać słowa zawarte w Księdze Liczb 6:24. To jest błogosławieństwo, które też mówi o pokoju. To jest błogosławieństwo aaronowe. I niech to będzie modlitwą teraz. Ja to przeczytam, ale niech to będzie modlitwą każdego z nas. Niech ci błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz. I niech przychylny ci będzie, niech ku tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Niech zawsze darzy cię pokojem w każdym obszarze twojego życia. Niech cię darzy pokojem w domu, wewnątrz ciebie. Niech cię darzy pokojem w okolicznościach, które przychodzą, abyśmy byli zawsze zorientowani jak Jezus, wyrwani ze snu, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest Boża północ, a gdzie jest Boże południe, żebyśmy nie szukali po omacku, ojej, co teraz mam uczynić. Ale Boży kierunek w sobie, Duch Święty będzie podnosił, a nasz wzrok będzie kierował się w tamtą stronę. Amen.